Dzień dobry, Monika Suder. Zapraszam do rozmowy Echo 24, a moimi i Państwa gośćmi są Panie Małgorzata Łukawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Pani Barbara Matyaszek-Szarek z Fundacji Stella Virium. Dzień dobry. Trudna nazwa i trudna nazwa też projektu, który Panie w tej chwili realizują. Karier Tarn, tak? Co to za projekt, proszę powiedzieć? Co to za projekt? Dlaczego ta kariera? Career turn znaczy tyle, co zmiana, odwrót, przewrót w karierze i w życiu. I to jest projekt, który pomaga ludziom, którzy znaleźli się w tym momencie w takiej sytuacji, w której nie mają pracy, a chcieliby tę pracę pozyskać w bardzo konkretnym miejscu, odmienić swój los, odmienić swoją karierę, czyli zmienić to, w czym do tej pory funkcjonują, na coś lepszego, fajniejszego dla siebie. Ale ten projekt nie jest takim typowym projektem skierowanym do osób bezrobotnych, bo już sama nazwa w języku angielskim mówi o tym, że ten projekt jest inny. Że na przykład kompetencjami tych osób, które są rekrutowane, musi być kompetencja językowa. Dlaczego? Dlatego, że ważnym sponsorem tego projektu, czy ważnymi sponsorami tego projektu są firmy, w których językiem komunikacji jest właśnie język angielski. W związku z tym ludzie, którzy chcą podjąć pracę, zmierzyć się z wyzwaniem pracy w środowisku międzynarodowym, no muszą od razu mówić, komunikować się po angielsku. A do kogo jest skierowany projekt? Bo to są różne grupy wiekowe, różne grupy takie, które nie są na rynku pracy z jakichś powodów. Proszę nam powiedzieć, z jakich to powodów. Adresujemy swoje działania do kilku grup, do osób, które nie pracują w tej chwili i są to osoby, które są dojrzałe, czyli mają więcej niż 45 lat i nie pracują z jakichś względów. Są to mamy, które miały okres przerwy w pracy zawodowej spowodowany wychowywaniem dzieci i w tej chwili bardzo by chciały wrócić do pracy i środowisko korporacyjne, środowisko właśnie międzynarodowe byłoby tym środowiskiem, w którym chciałyby podjąć pracę. Są to osoby niepełnosprawne, są to osoby bardzo młode, czyli około 25 roku życia, poniżej 25 roku życia, które nie mają wyższego wykształcenia, jak również osoby niepełnosprawne. To są nasi adresaci, to są nasi klienci. A dlaczego dla takich osób stworzyły Panie projekt, stworzyli Państwo projekt i w jaki sposób jest on realizowany? Co takiego robicie, żeby te osoby zostały zatrudnione w korporacji? Generalnie chcemy dodać odwagi. Kluczowym elementem tego projektu jest wskazanie osobom z tych grup, czy też uświadomienie, że mają kompetencje, mają wiedzę i mają umiejętności, które bądź mogą je nabyć, które są właśnie potrzebne i użyteczne do pracy w dużych organizacjach, w dużych firmach. Takich, o których bardzo często, nie myślą, że mogliby pracy szukać, bowiem wydaje się, że wielkie organizacje nie potrzebują ludzi już dojrzałych czy ludzi, którzy owego wyższego wykształcenia nie mają. A tymczasem okazuje się, że to, co mają do zaoferowania te osoby, może być bardzo wartościowe i bardzo potrzebne, choćby w obszarze otwierania horyzontów, pokazywania, że budowania takiej energii kreatywnej, tworzenia takiej energii kreatywnej właśnie w środowiskach, które wydaje się są bardzo mocno jednorodne, bardzo mocno gdzieś tam skupione na realizacji celów, zadań i tak dalej. No właśnie kojarzy się korporacja z takimi, mówi się, że szczury korporacyjne, około 30, jeszcze nie mają rodzin, ale już mają wykształcenie, doświadczenie, pną się po szczeblach kariery. To jak to się stało, że nagle pojawia się taki projekt, pojawia się taki pomysł, żeby osoby, czy 45+, czy osoby poniżej 25 roku życia, czy mamy wracające na rynek pracy, weszły do tego systemu rekrutacyjnego w korporacji? Musiałabym, nie chcę za długo opowiadać historii w ogóle całego tego projektu, natomiast myśmy się spotkali lat temu, 4 w Krakowie z jedną z korporacji, będąc jako fundacja typowym prosicielem, tak? Czyli poszliśmy prosić o pieniądze. I okazało się, że ta dyskusja skończyła się tym, że możemy zrobić wspólnie bardzo dobrą i korzystną rzecz, ponieważ organizacja jest w stanie wydatkować pewną sumę pieniędzy na to, żeby zmienić swoje funkcjonowanie wewnątrz. Dzięki temu, że jej pracownicy będą uczyć i pracować jako wolontariusze
z osobami, które tego potrzebują, a też dzięki temu będzie mogła ta organizacja zacząć zmieniać wizerunek i całą strukturę funkcjonowania korporacji, która właśnie się wydaje być taka jednorodna, uporządkowana, zorientowana tylko i wyłącznie na cel, a to okazuje się, że dzieją się bardzo różne i interesujące rzeczy właśnie w ramach pracy korporacji. Czyli to się tak wpisuje też, ja to skojarzyłam z społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak najbardziej. Czyli ten cel społeczny jest realizowany też, tak? Mhm. Czy też potrzeba, bo z tego co pani powiedziała, to wynika, że to jest taka potrzeba korporacji, że my chcemy coś zmienić, bo widzimy, że to nie do końca funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, czy tak, pracownicy, jak są oczekiwania. Korporacji mają ogromną potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i swoimi kompetencjami. Ten projekt im to umożliwia, dlatego że nauczycielami, trenerami w tym projekcie są właśnie pracownicy korporacji. Są też najlepszymi nauczycielami, ucząc tego, co znają najbardziej, będąc w środku w organizacji. Czyli praktycznie uczą. Bardzo praktycznie, bardzo praktycznie. Z drugiej strony są też bardzo zainteresowani, bardzo blisko tych osób, które potrzebują zmienienia tego swojego życia. W związku z tym się niezwykle angażują w pomaganie im właśnie osiągnięcia tego sukcesu. To jest niezwykła energia, która tutaj się pojawia pomiędzy właśnie uczestnikami i pracownikami, wolontariuszami w tym projekcie. A co konkretnie panie robią? Bo są trzy moduły, tak? Przeczytałam, że moduł zawodowy, moduł umiejętności miękkich czy kompetencji miękkich i wprowadzenie do kultury korporacyjnej. To mnie zaciekawiło. Cóż to takiego jest? Tak, uczestnicy zapoznają się, zostają zapoznani bezpośrednio właśnie przez pracowników korporacji z tym, czym zajmują się korporacje, jaką mają strukturę, co oznaczają te trudne nazwy poszczególnych stanowisk. Uczą się je rozumieć i uczą się rozumieć, co za tym stoi. I to jest, można by było powiedzieć, ten aspekt taki zawodowy, branżowy. W tym aspekcie miękkim, no to są kwestie związane z motywacją właśnie, z owym budzeniem odwagi, o którym żeśmy rozmawiali, komunikacja. Też weryfikują praktycznie w trakcie zajęć swój poziom znajomości języka angielskiego, podciągają go ze względu na to, że niektóre zajęcia są po prostu prowadzone w języku angielskim. To też uczestnikom pomaga przyswoić nowe słownictwo, bezpośrednio odświeżyć, jeżeli to jest odświeżenie umiejętności językowych, to odświeżyć je. Barierę przełamać. Mówienia, prawda, pytania i tak dalej. Czyli uczą się uczestnicy tego projektu, w jaki sposób aplikować o pracę do korporacji, z czym się można tam spotkać i przełamują całą masę własnych wewnętrznych ograniczeń, no i budują dużo większą świadomość. Jakie są efekty tego projektu? Czy spotkały się panie z tym, że przychodzą osoby, które skorzystały z państwa pomocy z projektu i mówią, bo pracujemy tu i tu, albo pracodawca być może przychodzi i mówi, że dostaliśmy świetnego pracownika? My jesteśmy mocno zorientowani na monitorowanie celów, tak? Czyli tego, jakie mamy efekty w tym projekcie. W tej chwili mamy około 60% zatrudnialność, czyli około 60% osób po zakończeniu udziału w projekcie podejmuje pracę w korporacjach i nie jest to tylko i wyłącznie korporacja darczyńcy i to jest dla nas też ogromnie wartościowe, dlatego że okazuje się, że jakby budują swoją wartość i potrafią przejść proces rekrutacyjny w innych korporacjach krakowskich. W tej chwili zobaczymy, jak nam się poukłada to we Wrocławiu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy o tym z wywiadów i z informacji, z rozmów z uczestnikami, że podejmują nawet czasami pracę w korporacji i dochodzą do wniosku, że to nie jest ich miejsce, tak? Że jednak inaczej by chcieli swoje życie poukładać, na przykład zakładają działalności gospodarcze. Czyli ten efekt zatrudnienia Oczywiście, jak najbardziej. Zatrudniają się gdzieś indziej, w innych miejscach. Ja bym powiedziała, że bardzo celnie to pani mówiła, dlatego że z jednej strony zdarzają nam się takie sytuacje, że dzwoni dzwonek i przychodzi uczestnik projektu z bombonierką i mówi, kurczę, dzięki wam, no nie wiem, coś nowego właśnie nastąpiło w career turn w moim życiu, prawda, coś nowego. Dostałem, nie wiem, ciekawą, fajną pracę albo podjąłem zupełnie nowe wyzwania. Mamy takie sytuacje, to jest naprawdę super miłe. Natomiast z drugiej strony trafiają nam się też takie sytuacje, w których ludzie z korporacji dzwonią i mówią, słuchajcie, no właśnie, zatrudniliśmy i
chcemy więcej takich jest osób. Ela. Jest Ela i niech będzie jeszcze kolejna Ela. Tak. Tak, jeszcze potrzebujemy kolejne i co byście mogli dla nas zrobić w tym zakresie, więc to super. A jakieś nowe korporacje czy nowi pracodawcy się zjawiają? Bo usłyszeli na przykład, że jest taki projekt, państwo szkolą, przygotowują pracowników, no właściwie pracownik jest, można powiedzieć, po pierwszym etapie rekrutacji, no bo to, co panie robią, to, co państwa fundacja robi, to jest jakby pierwszy etap rekrutacji, językowo, kompetencje sprawdzane i w praktyce zdarza się tak, że ktoś pyta i prosi o pracowników? Tak. Czyli mamy takie sytuacje. Co więcej, zgłaszają się i podejmują z nami rozmowę korporacje, które mówią też dla nas, zacznijcie ludzi przygotowywać, zróbcie albo włączcie nasze wymagania, nasze zadania, tak, te, które my realizujemy w wasz projekt, bo chcemy, żebyście nam tutaj też tak fajnie ludzi przygotowali, czy tak dobrze. Albo dodali im odwagi, żeby do nas też przyszli. No, jest też taki trudny moment, że szukamy pracowników, tak? Wiele organizacji poszukuje pracowników i to jest jeden ze sposobów dodawania odwagi ludziom, o czym Basia już powiedziała, do tego, żeby zechcieli spróbować, bo to jest kwestia przełamania pewnej bariery takiego stereotypowego myślenia o tym miejscu pracy, jakim jest środowisko korporacyjne. Że trudne, że trudno się tam dostać. Że nieprzyjazne, że sztywne, że o bardzo wysokich wymaganiach. I to, co pani powiedziała, że tylko dla ludzi do 30 roku życia, bądź tam w granicach 24-30, to nie do końca tak jest. Tam ludzie i młodsi, i starsi znajdą dla siebie miejsce, pod warunkiem, że zaczną odpowiednio szukać. A jak się dostać do projektu? Czyli jak przebiegała rekrutacja, jak przebiega rekrutacja, jeśli chodzi o właśnie te osoby? My ogłaszamy start projektu i ogłaszamy się w różnych miejscach. W tej chwili rozpoczynając realizację projektu, planujemy rozpocząć realizację projektu Career Turn w edycji wrocławskiej wczesną jesienią. Już staramy się informować o tym, że taka rekrutacja do projektu się odbywa. Czyli jeśli ktoś nas zobaczy, naszą rozmowę, to może też jeszcze znaleźć swoje miejsce jak w projekcie. Jak najbardziej. My samego procesu rekrutacyjnego, który jest dwustopniowy, nie rozpoczęliśmy, dlatego że my zbieramy najpierw chętnych kandydatów, a potem się spotykamy z każdą osobą. Spotykamy się, odbywamy rozmowę, częściowo także w języku angielskim, bo te kompetencje językowe tutaj są bardzo ważne. Językiem korporacyjnym jest język angielski jednak. Ale nie trzeba się bać, warto spróbować. Warto, oj warto, naprawdę. Po czym trochę testów, bo kompetencje również, umiejętność obsługi komputera, takie podstawowe kompetencje związane z obsługą narzędzi informatycznych, prostych, też są potrzebne. Po czym tych, których zakwalifikujemy do projektu, zapraszamy i rozpoczynamy około 3-4-tygodniowy proces uczenia, który obejmuje blisko 100 godzin takiej pracy bezpośredniej z trenerem i kończy się egzaminem kompetencyjnym. To też jest ważne, dlatego że nasi uczestnicy naszego projektu otrzymują certyfikat kompetencji w zakresie customer service. Oni są certyfikowani przez American Certification Institute, w związku z tym też wychodzą z tego projektu z certyfikatem kompetencyjnym. Czyli mają dokument potwierdzający i kompetencje językowe, i kompetencje, rozumiem, że tam jakieś umiejętności miękkich, tak, obsługi komputera i tak dalej. W zakresie obsługi klienta, pracy z klientem w środowisku międzynarodowym. Czyli natomiast to jest dodatkowa wartość z tego. Jasne. Jeszcze jednej rzeczy żeśmy nie poruszyli, mianowicie mówiliśmy o tym, że korzystają duże firmy, korporacje, że korzystają uczestnicy. Nie wspomnieliśmy o tym, że korzystają również z tego, że pracują i uczą się naprawdę w ciekawych grupach, dlatego że do tej pory w tych kolejnych edycjach Career Turn już bezpośrednio w samych szkoleniach brali udział przeciekawi ludzie. Każda grupa była wspaniała, złożona z naprawdę bardzo, bardzo ciekawych osób i później te relacje, które się nawiązują pomiędzy nimi, procentują. Oni się ze sobą kontaktują, są ze sobą w relacji, tak, dodają sobie nawzajem animuszu i odwagi, wymieniają się informacjami. Uczą się razem. Czyli kontakty. Tak. Wartość taka dodatkowa to jest ta wartość poznawania innych ludzi, poszerzania swoich kontaktów również zawodowo. Oczywiście. I to z bardzo, 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 bardzo różnych środowisk, bowiem do projektu zgłaszają się ludzie, którzy wiele lat byli za granicą i
wracają do Polski i chcą właśnie zmierzyć się z korporacją. W projekcie są ludzie, tak jak Gosia powiedziała, tam, którzy mają 19 lat po, nie wiem, szkołach, super programiści, którzy nie zdecydowali się na przykład na studia iść, a jednak mają ogromne umiejętności. I to, te relacje, które się między nimi zawiązują, są naprawdę czymś, co również jest dla nich bardzo mocno rozwojowe i ciekawe, i co też znowu dodaje odwagi. Tak? Czyli z jednej strony sam proces szkoleniowy, w którym biorą udział, sam kontakt z ludźmi, którzy są odczarowywani. No i trzecia rzecz, bezpośrednio to, co się dzieje między nimi, również daje ogromną wartość, ogromną jakość i tworzy nowych ludzi, nie? A ile osób może się starać? Może zapytam tak. Na ile osób jest przygotowany projekt? Ile osób Panie oczekują? W jednej edycji, a taką planujemy w tej chwili we Wrocławiu jedną, zobaczymy, bo jeżeli będzie więcej chętnych, to będziemy planować kolejne już na przełomie roku, może wziąć udział 10 osób. Czyli my pracujemy w małej grupie, znaczy wolontariusze pracują w małej grupie. Musimy wziąć pod uwagę to, że trenerami w tym projekcie są osoby, dla których wartością dodaną jest to, że uczą się też pracy treningowo-warsztatowej, tak? Czyli równocześnie też musimy dbać o trenerów, o nauczycieli z korpo, żeby się nauczyli i pracowali na możliwie najwyższym standardzie. W związku z tym pracując z małą efektywni, grupą. Tak. Pracujemy ale jeśli z małą będzie grupą. Zainteresowanie, to po jasne. Kolejnej edycji planują Panie następne. Mamy taką możliwość. A proszę powiedzieć mi na koniec, jak to się stało, że powstała fundacja? Bo fundacja widziałam w celach statutowych ma rozwój, tak? Rozwój ścieżkę kariery, także to, żeby nie stać w miejscu, tylko iść do przodu. Fundacja powstała jako też jedno z działań społecznej odpowiedzialności biznesu z kolei firmy doradczo-szkoleniowo-konsultingowej krakowskiej, czyli Heurezis i osób fizycznych, tak, osób, które bardzo chciały dzielić się i uczyć. To jest już taki moment, w którym doszliśmy do wniosku, że to jest dokładnie ten moment, w którym możemy zacząć robić pewne rzeczy i podejmować działania poza nurtem biznesowym, chcąc pomagać i wspierać tych, którzy chcieliby zmienić swoje życie, którzy potrafią się zająć różnymi bardzo ważnymi i ciekawymi rzeczami w swoich małych środowiskach. Zaczęliśmy tych ludzi szukać, zaczęliśmy ich nagradzać. Ufundowaliśmy nagrody. Istnieje konkurs Stella Virium, który właśnie poszukuje gwiazd możliwości nadzwyczajnych osób, a czasami bardzo zwyczajnych, które potrafią zmienić swoją karierę i robić bardzo różne rzeczy w swoim życiu i osiągać jakby bardzo takie wysokie efekty i być bardzo pomocni innym ludziom. Czyli mentoring też. Tak, ale generalnie szukamy ludzi, którzy są Stella Virium, czyli którzy są gwiazdami możliwości, bądź pomagamy innym ludziom uświadomić sobie, że takimi gwiazdami możliwości są, no tylko powinni to zacząć pokazywać. Proszę powiedzieć, gdzie, jeśli ktoś nas usłyszy, chciałby wziąć udział w rekrutacji, gdzie może znaleźć informacje? Na stronie internetowej fundacji? Tak? Strona internetowa fundacji www.stellavirium.org. Tam jest zakładka, tam są wszystkie informacje, zapraszamy do kontaktu, bądź prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Wszystkie namiary, wszystkie informacje są zawarte na naszej stronie. No i oczywiście mamy stronę na Facebooku. W związku z tym, gdyby ktoś dobrze się czuł w mediach społecznościowych, to również przez Facebooka bardzo chętnie rozmawiamy, odpowiadamy na pytania. Bardzo dziękuję Panią za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi były Pani Małgorzata Łukawska, dziękuję bardzo, dziękuję. Oraz Pani Barbara Mateaszek-Szarek z Fundacji Stella Virium. Dziękuję bardzo. Ślicznie. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.